zdecyduje sprinterski finisz. Która będzie z nich lepszą sprinterką? Steira czy Polka? Norweszka czy Polka? Steira czy Justyna Kowalczyk? Steira teraz jeszcze raz atakuje, to jeszcze nie był ta, to jeszcze nie była ta jest Wołga. Zakręt zjazd. Za chwilę będzie Wołga, już bliziutko. 1,5 kilometra do mety. Tuż. Justyna cały tuż czas. Meta. Za nią. Bliżej. Musi bliżej. Tak, teraz jest ten moment takiego typowego łyżwowania płaskiego. Biegną jak po lodzie. Króciutko za chwilę będzie podbieg i ten podbieg pewnie zdecyduje. No i oczywiście potem ten sprint na stadionie. Która z nich zdobędzie złoty medal? Norweszka czy Polka? Steira, Kowalczyk. Jak siostry siamskie, jedna za drugą. W rytmie, dokładnie w rytmie Norweszki biegnie Polka, co i na pewno pomaga. Tam walczy jeszcze Sarinen. Ostatni podbieg. I to jest właśnie ta Wołga, o której mówiłeś, czyli dość łagodny podbieg, ale on może mieć ogromne znaczenie i potem już tylko walka na samym stadionie. Józek, trzymasz kciuki, widzę tutaj, patrzę, puls jest chyba 320, ale spokojnie, nie denerwuj się. O, wszystko zależy teraz już od tej bezpośredniej walki. Sarinen próbuje dogonić, ale widać, że jest piekielnie zmęczona. To jest już dużo, 30 metrów. To jest właśnie ten podbieg, ale tutaj nawet na centymetr nie oddala się Norweszka od Polki. Zobaczymy. No. Sarinen. Już te naruszaj teraz. Na trzecim teraz miejscu, powiem. Tak. I Kowalczyk chyba zdecydowała się na finisz. Na samą walkę na stadionie. Obie są już zmęczone. No, Steira prowadzi. Od zmiany nart już przez 7,5 km. Rusza bokiem. Teraz Justyna Kowalczyk i będzie wyścig na długiej prostej, po prostu sprinterski. Kowalczyk atakuje, Steira obok niej. Sarinen jest bez szans. Justyna Kowalczyk mocno. Jeszcze to jest ciągle ten podbieg, jeszcze pod górę. Minimalnie jest pierwsza Norweszka. Tam trener podbiega, pomaga jej i stara się ją zmotywować. To jest Włoszka. Ona już jest bez szans. Marianna Longa tutaj miała medal, ale dzisiaj tego medalu chyba mieć nie będzie, jest przed nią Sarinen. No popatrzmy, teraz za chwilę zobaczymy je na tej długiej prostej, Józek, przed stadionem. Tak. Norweszka, Polka, Steira i Kowalczyk. Kristin Steira, Justyna Kowalczyk. 750 metrów. Justyna teraz ruszy. Teraz długi finisz. Obie są już bardzo zmęczone. I teraz zobaczymy, kiedy zaatakuje. Kiedy jeszcze czeka, no, jeszcze ostatni, czeka. Ostatni zjazd, teraz trzeba chwilę odpocząć, złapać te promile energii, które będą potrzebne na tej długiej 150-metrowej prostej. Ucieka Steira, ona jest mniejsza, łatwiej jej się zjeżdża, ale już nas rozsądnie, spokojnie, bez tutaj ryzyka, żeby się nie przewrócić. Zobaczymy po wyjściu na prostą, będzie walka twarda, ramię w ramię o złoty medal Mistrzostw Świata. Kowalczyk w tej chwili przyspiesza, dobrze, w tym momencie trzeba to zrobić i teraz chyba jest ten zasadniczy atak Polki. Daje z siebie wszystko, Steira po prawej stronie, Polka po lewej, Polka wyprzedza Justyna Kowalczyk, zobaczymy będzie za chwilę, złoto. Zobaczymy je, jeszcze nie wiadomo, popatrzmy, Steira słabnie, Justyna Kowalczyk daje z siebie wszystko, jest pierwsza, jest. To jest ponad 5-6 metrów, będzie złoty medal, Justyna Kowalczyk biegnie po złoto, Józek 31 lat mija jutro, nareszcie się doczekałeś, warto było tu przyjechać, będzie złoty medal. Justyna Kowalczyk, mistrzynią świata! Jest brawo! Steira druga, Józek żyje! Jest na trzecim miejscu Sarinen, dalej dopiero Marianna Longa, ależ fantastycznie rozegrała ten bieg, mądrze, taktycznie od samego początku, po mistrzowsku, jak wielka, wielka mistrzyni. Gratulacje, ogromne gratulacje. Wierzyliśmy, mówiliśmy o tym dzisiaj, Józef, od rana, że będzie złoto i jest złoto. A co przedwczoraj mówiłem? Brązowy jest, ja też pierwszy brązowy. Pytia jesteś po prostu, ale nareszcie doczekałeś się. Drugi Polak, drugi rodak, rodaczka tym razem, mistrzynią świata w biegu łączonym. No za chwilę dekoracja kwiatów, ta główna dekoracja odbędzie się na rynku w Libercu wieczorem, w innej takiej specjalnej scenerii fantastycznej, no ale dla nas najbardziej fantastyczny widok to twarz uśmiechnięta Justynki Kowalczyk, mistrzyni świata, ta, która wygrała na 10 km tutaj już w Libercu, Aino Kajsa Sarinen na trzecim miejscu. Nie wytrzymała tej końcówki na jakieś 1,5 km przed
stadionem. No, uciekł jej właśnie Steira, Kristin Stommer Steira, Norweszka, nadająca tempo, i Justyna Kowalczyk. Steira na drugim miejscu ze srebrnym medalem. Miała już medale w biegu łączonym. To jest jej najwyższy sukces w tej właśnie konkurencji, bo miała dotychczas dwa medale brązowe w Mistrzostwach Świata w Sapporo i w Oberstdorfie. Teraz jest srebrna i złota medalistka, mistrzyni świata. No, sukces życiowy i wielki, wielki sukces polskiego narciarstwa. I myślę, radość dla nas wszystkich. Mistrzynią świata Polka Justyna Kowalczyk.